Cześć, Mira z tej strony. Słuchajcie, drugi filmik w czwartkowy, przedweekendowy wieczór. Przepraszam, ja zacząłem już drugi weekend. W każdym razie, o czym będę teraz krótko mówił. Krótko. Chodzi mi o felieton młodego pana Heizera, w którym pokazywał napotkanym na trakcie królewskim w Warszawie młodym ludziom symbol SS. Jak pewnie większość z was wie, albo jak nie wiecie, to sobie zerknijcie na YouTubie, na pewno można to znaleźć. Do strasznych wniosków można dojść, chociaż ja wiedziałem, że tak będzie. Jaki będzie efekt tego felietonu, tego testu wiadomości, wiedzy młodzieży na temat symbolu SS. Do strasznych wniosków można dojść. Ludzie, nie wiem, jeżeli nie widzieliście, no to generalnie chodzi o to, że młodzi ludzie patrzyli na symbol SS i to jest chyba wysokie napięcie. To jest chyba symbol, coś mi się kojarzy z zespołem Metallica, jedna pani powiedziała, i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego mnie to kompletnie nie zdziwiło, że jest taki poziom wiedzy wśród młodych ludzi? Dlatego, że młodzi ludzie nie czytają książek. Skąd mają oni czerpać wiedzę o historii, skoro w telewizji durne programy non-stop, celebryci skaczą do wody, celebryci pierdzą, celebryci tańczą, jakieś durne, no po prostu nie ma nic wartościowego, jeżeli się nie chce oczywiście tego znaleźć. Można znaleźć dobre programy i na przykład fajne są programy na kanale TVP Historia od czasu do czasu. Było nie minęło, fajna seria, Sensacje XX wieku również, które ostatnio powróciły, ale młodzi ludzie tego nie oglądają. Młodzi ludzie śmigają po internecie, młodzi ludzie słuchają muzy, chodzą na melanże i wbijają. W szkole nie zostali odpowiednio wyedukowani, dlatego że szkoła traktuje historię po macoszemu od lat, bo nawet gdy ja chodziłem do szkoły, a już to jakiś czas temu było, bo maturę zdałem w 93 roku, już wtedy, gdybym bazował tylko na historii nauczonej w szkole, to gówno bym wiedział, słuchajcie. Takie rzeczy, jak umiłowanie do historii, umiłowanie, w ogóle jakaś wiedza, nawet szczątkowa, dotycząca historii, powinna być wynoszona z domu. To pokazuje, jak rodzice obecnych młodych ludzi zrzucili obowiązek nauki młodych ludzi, obowiązek zapoznania ich z historią własnej ojczyzny, zrzucili na szkołę. Bo rodzicom się nie chce, bo rodzice sami mają to głęboko w dupie. Nie wszyscy oczywiście. Ja pamiętam, jak byłem z Szczylem, to mój ojciec wieczorami przesiadywał w kuchni, lampka się paliła, stary jarał szlugi i czytał książki, non stop. Widziałem to i zastanawiałem się, co jest w tym takiego fascynującego. Kiedy tylko nauczyłem się czytać, sam zacząłem czytać książki. Podbierałem książki od ojca. Interesowało mnie to. Interesowała mnie historia własnej rodziny. Dla mnie najbardziej szokujące jest to, że często młodzi ludzie w tej chwili nie znają historii swojej najbliższej rodziny. Nie wiedzą, co w latach poprzednich robili ich dziadkowie, co robili ich pradziadkowie. Nie mają pojęcia kompletnie na ten temat. Historię II wojny światowej, która tak mocno wpłynęła na nasz kraj, trzeba znać. A to można czerpać tylko od swojej rodziny. Jeżeli rodzice nie przekazali tego młodym, to jest to już pokolenie stracone, bo to pokolenie nie przekaże tej wiedzy, której nie posiada, nie przekaże swoim dzieciom. Na szkołę nie ma co liczyć. Zachęcam was wszystkich, szczególnie, aczkolwiek wiem, że moi widzowie raczej należą do tej grupy wiekowej, starszej troszeczkę, ale jeżeli są wśród was ludzie młodzi, zachęcam was do czytania książek historycznych. To jest fascynująca sprawa. Do rozmowy z ludźmi, którzy być może jeszcze pamiętają te przełomowe momenty dla naszej historii.
za czasów naszego życia ci, którzy pamiętają II wojnę światową, wymrą. Nie będzie już nikogo. Teraz już ciężko jest o prawdziwych świadków tamtych wydarzeń. Nie wyobrażam sobie sytuacji, jak to będzie wyglądało za 10-15 lat. Takie rzeczy trzeba znać. Trzeba, nie można liczyć na szkołę, nie można liczyć na edukację szkolną, bo ona deprecjonuje strasznie historię, znaczenie historii w życiu człowieka. A ktoś, kto nie zna historii własnej rodziny, własnego narodu, traci, według mnie, sens istnienia, traci sens bycia na tym świecie. Zanim nakręciłem ten filmik, chciałem złapać mojego syna 9-letniego i jemu pokazać symbol SS. Siedział na straczu akurat, ale wpadłem na padzie, mu pokazałem, co to jest. Żeby była jasna sprawa, ja uważam, że mój syn jest za mały na to, żeby oglądać filmy wojenne. Za mały jest jeszcze na rozprawki o zbrodniach wojennych, o obozach i tak dalej, i tak dalej. Ale pokazałem mu to i jemu musiało się gdzieś to obić. Coś musiał gdzieś coś jarzyć, bo spojrzał się na symbol SS i powiedział: to, mnie się to takie niemieckie jest, mnie się to z Niemcami kojarzy. 9 lat. Fajnie by było, żeby dzięki moim filmom choć kilka osób, kilku z was wzięło do ręki jakąś fajną książkę historyczną i poczytało. Nie musi być koniecznie o naszej historii. Trzymajcie się, cześć.